tadam, 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 tadam. Przyszła do mnie paczka. Dzisiaj przyszła o godzinie 9:30, jakoś tak. Niestety w braku czasu żona włożyła do lodówki. Mamy godzinę 16:00. Spędziła czas do 16:00 w lodówce. Zobaczymy, co ja tutaj dostałem. Paczkę przysłała do mnie Edith. I z niespodzianką, także zobaczymy. Edith, to jest nasza grupowiczka zadymiara, glowcaster, można sobie znaleźć, tiktokerka, no nieźle sobie radzi na TikToku, czołowa tiktokerka, chyba, dobrze wypowiedziałem, tiktokerka, powiem wam, że mam problemy. Czasami się po polsku wysłowić, a co dopiero po angielsku. Ładnie zapakowana folię, żeby nic tam nie przymokło. Także samo pakowanie paczki, powiem wam, że petarda. Ciekaw jestem, co mi przysłała za prezent. Ha, ha. Do kosza. Pewnie chybiłem, później pozbieram. Czuć coś tam. Świetnie zapakowane. Kartonik, pierwsza klasa. No. No, tak chcę to tak ładnie zrobić, delikatnie. No dajesz. Zobaczmy. Wow, zobaczcie, jak to jest zapakowane. Worki chłodnicze. I reklamówka, można iść. Ale bajera, szkoda mi to rozpakować. No, opakowania pierwsza klasa. Zaklejone, ale ładnie odklejamy. No i ta torba kryje jeszcze jedną torbę. Normalnie jak ta matrioszka. No, ale bardzo ładne opakowania. Shipping, do kogo wysyłane. Tutaj plus. No. To są jakieś żele. To jest jakieś takie opakowanie chyba żelowe. I zobaczmy, co ja tutaj dostałem. Powiem Edith, że dużo lepiej zapakowane niż ostatnio. Ostatnio nam potłukli, to było chyba ze 3 lata temu, potłukli nam. O, dostałem boczuś, zobaczcie. Słoninka, jaka słonina gruba. Ale bajera. Próżniowo zapakowane, wszystko ładnie. O, elegancko. Zobaczcie. Co my tu jeszcze mamy? O, wędzony boczuś. Elegancko. Mamy tu etykiety, wszystko się zgadza. Best before, no takie temat wypisane, waga jest wypisana, wszystko ładnie, pięknie. Co my tutaj jeszcze mamy? Papryka szczeciński, z UK, elegancko. O, smalec mamy, fajnie zapakowany, powiem wam, ładnie próżniowo zapakowane. Mamy wkład z lodem i się jeszcze nie roztopił, zobaczcie. Jeszcze wkład z lodem jest. Tam mamy... Żywiecka, no? Elegancko, ale mam prezentów. I te kabanosy, co strzelają. Zrobimy test tak kabanosów, czy strzelają. Torba jest całkiem zabezpieczone. Bardzo fajnie zapakowane. Elegancko. Wkład to można do lodówki, jeśli się przyda, zobaczcie. Eli, ty sama to robisz, że wlewasz wodę, zgrzewasz i zamrażasz, co? Bo to wygląda jakby, że można takie coś samemu zrobić. No, bardzo fajny patent. No i chyba taniej niż te żelowe drogie ten. Także powiem wam, tutaj dostałem sporo prezentów. Próbujemy kabanosy z żoną. Czy strzelają? Kabanosy Edith. Kto nie ja, ten niech żałuje.
rozpakowane. O. I słuchajcie, strzelają. Nie tak bardzo jak są świeże pewnie, ale w smaku. Rewelacyjne, jak moje. Sępy przyszły. Dobrze nie jadłem. Nawet kot odejdź. Jakbyście to wywąchali? Jak to wywąchali? Wrzucę wam zdjęcia. Petarda. Takie kamionosiki, jakie lubię. To wszystko ląduje w mojej lodówce. Żeby mi się nikt nie przyczepił. Ale ta słonina... Mam plany względem tej słoniny. Ale to, mam kilka dni, jest ładnie zapakowane wszystko. Dobra zgrzewarka, więc mam plany co do tej słoniny, ale to w następnym nagraniu wam je zdradzę. Coś dla mojej żony, bo uwielbia paprykarz szczeciński, także też się podzielimy jak smaku, ale to przy następnym nagraniu. A się powiedzam. Cześć dziewczyny. Dziękuję ci, Edith, za te wspaniałości tutaj. Smaczne. Kamionośki są rewelacyjne, takie jak moje. No podobne. Edith pewnie troszeczkę inaczej przyprawia. Troszkę inaczej robi, ja podpiekam. Edith chyba parzy z tego, co kojarzy. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Pamiętajcie, że mamy grupę Wędzanicze Bractwo UK. Mamy stronę www.wędzaniczebractwo.uk. Tam można kupić jakieś książki, jakieś tam inne rzeczy. Kto jest chętny, może na przykład napisać artykuł na tą naszą stronę, żeby to bardziej żyło. To jest bardziej dla was, nie dla mnie. Nie jest to firmowane moim nazwiskiem. Inny był cel, jak to się mówi, tej grupy, tego kanału i tej strony. Ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Trzymajcie się i do usłyszenia. Zapraszam was do odwiedzenia strony naszej grupy, strony www.wędzarniczebractwo.uk. To jest strona naszej grupy. Na tej stronie mamy taką małą biblioteczkę, która powstała dlatego, że mnie dużo z was pytało o książki. Ja postarałem się zacząć książki z autografem. Jako pierwszy książki z autografem przysłał mi Robert Wińskiewicz i to była pozycja domowe wędliny, tradycyjne mistrzyskie oraz wędzenie ryb. To jest ta książka. Mamy ją z autografem. O, dla Wędzarniczego Bractwa UK. Także zachęcam was. To jest bardzo fajna książka. Mówi o podstawach, o początkach przygody Roberta z wędzeniem. To jest bardzo fajna publikacja, bo ma duże grafiki, na przykład klasy mięsa, jak rozróżniać, jest zrobiona w ten sposób, jak wiązać, gdzie tłoczy wszystkie podstawowe informacje. Wydana jest w ten sposób, że macie przepis skrócony, tutaj macie po kolei co robić i macie ładne zdjęcie wędzin, żeby zobaczyć, jak one w środku mają wyglądać. Są z podpowiedziami, to jest bardzo fajna publikacja dla początkujących. Moja żona się śmieje, że to jest jedna z moich Biblii. I w sumie tą książkę pierwszą nazwała jako Biblię moją. Ja często korzystam z tej książki. Nie, co prawda nie robię przepisów jeden do jednego, bo taką mam naturę, że je sobie modyfikuję, ale robi dla mnie jako taka baza, ściąga, że wiecie, nie muszę wszystkiego totalnie pamiętać, dlatego że no, mam gdzie wrócić, jak to się mówi. To jest moja podstawowa książka, chodzi o robienie wędlin, kiełbas i innych takich szynkowych. Robert wydał ostatnio
nową książkę Domowe konserwy w, w słojach i puszkach oraz Kiszonki Bożenki. Też książka jest z autografem. O, gdzie ten autograf? Dla Wędzarniczego Bractwa UK? Zgubiłem. Asię, panie Malec, pan się nie przygotował. O, tu mamy autograf. Ona jest też bardzo fajnie wydana dla początkujących, szczególnie dlatego, że mamy dużą grafikę, jak, ta, jak ten produkt powinien wyglądać. Bardzo jest duża, czytelna, przejrzysta. Jest dużo zdjęć podpowiadających nam, jaki efekt ma mniej więcej być. Także zapraszam was do zakupu tej książki. Na pewno nie pożałujecie, bo to jest bardzo ciekawa publikacja. Również są ryby w galarecie. Jesiot w galarecie. Oj, zjadłem taki, zjadłem. Muszę pomyśleć, żeby zrobić. Następnym autorem, którego książki mamy, jest Krzysztof Leśniewski. Też są książki z autografem i z pieczątką Krzysztofa. To jest akurat tradycyjna spiżarnia. To jest bardzo fajna książka, dlatego że macie tu wszystko, co możecie znaleźć w spiżarni. Macie przepisy, zdjęcia przykładowe. Książka nie jest jakoś bardzo duża, więc zmieści się na każdej półce w kuchni. Polecam wam tą publikację. Ja tutaj za dużo jej nie przeglądałem, dlatego że słoiki to jest domena mojej żony. Moja żona robi w słoikach, ja bardziej robię w konserwach. Tak się podzieliliśmy częścią naszej produkcji takich domowych wędlin. Ona robi dżemy, jakieś słoiki, coś takiego rzeczy, a ja robię takie bardziej te mięsne kwestie, chociaż moja żona robi kaszankę. O, tak to bierze wygląda. Mamy też z autografem pierwszą książkę Roberta o konserwach, czyli wyroby konserw w słoikach i puszkach. Ale to są typowo konserwy. O, to jest bardzo fajna książka. Mi się w niej podoba forma publikacji. Zobaczcie, macie wszystkie podstawowe informacje i macie do słoika i do puszki. Wszystko macie tu, jedna strona i macie wszystkie podstawowe informacje. Dla osób takich już trochę bardziej ogarniętych, co potrzebują takie, wiecie, ściągi, że ta książka jest cały czas otwarta, chodzi w kuchni i leży i mają ściągę, to jest rewelacyjna forma wydania książki. Chociaż Roberta jest taka większa, ładniejsza, bardziej kolorowa, te zdjęcia są większe, lepiej to można zobaczyć. Dla osoby początkującej być może Roberta będą lepszym wyborem, ale na przykład dla osoby już bardziej zaawansowanej wydaje mi się, że ta forma mała w kuchni, żeby to mogło leżeć w kuchni, to jest bardzo fajna i przejrzysta jest. Tutaj mamy pierwszą część, tutaj mamy drugą część. Druga część jest też z autografem. Początek w nich jest podobny i początek jest bardzo fajny, dlatego że Krzysztof wychodzi dalej niż tylko o robienie konserw, dlatego że macie tutaj podstawowe informacje o słoikach, puszkach, macie podstawowe informacje również o wędzeniu, wszystkie potrzebne. Tabela użycia drewna do wędzenia, tu macie tabelę drewna do wędzenia, macie zamianę na przykład przypraw, że na przykład ile suszonego czosnku za normalny i ile gram. Tu macie wstęp do obróbki termicznej. Tutaj wstęp w tych dwóch książkach jest taki sam i jest podobny, ale przepisy są zupełnie inne, więc warto mieć dwie te pozycje. Ja bardzo lubię, uwielbiam ten format Krzysztofa. Mam nadzieję, że on w późniejszych książkach nie zrezygnuje z tego przejrzystego formatu, bo jest bardzo pomocny. Wszystkie informacje macie po prostu. Tylko musicie pamiętać, na którą stronę patrzycie. Wtedy są, wszystko macie w jednym miejscu. Bardzo polecam wam. Mam jeszcze jedną książeczkę, ale gdzieś ją przesiałem. Nie wiem, gdzie ją przesiałem do nagrania. Pokażę wam gdzieś tutaj zdjęcie okładki.
To jest bardzo fajna publikacja, dlatego że ona porusza kwestie typowo techniczne. Macie tam informacje zaczerpnięte z badań i przepisów Komisji Unii Europejskiej, także czemu tak robimy, a nie inaczej, czemu lepiej jest wędzić w niższej temperaturze, a nie wyższej, jeśli chodzi o substancje smoliste, inne rzeczy. Mówię, jakie typowo techniczne rzeczy, ona jest bardzo cienka, ale jest bardzo przystępnie napisana i są wszystkie techniczne kwestie w niej zawarte, także bardzo Wam polecam. Tam na przykład są tłumaczone, co to jest peklowanie, co to jest przepalanie. Wiecie, peklowanie na przykład z przepalaniem szynki 4-kilowej zajmuje 8 tygodni, może zająć. Czyli 4 tygodnie peklowania i 4 tygodnie przepalania, zanim trafi do wędzenia. I to jest proces normalny i opisany w takiej technicznej książce. A ludzie panikują, że jak peklowałeś więcej niż 7 dni, to już masz popsute mięso, ono zgniło, jak ci się nie dopeklowało i masz tak, że peklowałeś 7 dni, a nie 10, znaczy 10 było ok, ale peklowałeś 7 dni i miałeś oczko i to świeżo uwędziłeś i świeżo sparzyłeś, to już jest zgnite, dlatego że tam azotany nie doszły. Azotany tam nie zdążyły dojść. W takiej małej szynce w 7 dni i to zgniło, a macie takie wielkie szynki, które są na sucho zasypane pekosolą, tak? Czy solą i one 4 tygodnie są w tej soli, potem jeszcze 4 tygodnie poza tą solą się przepalają, czyli jest 8 tygodni, zanim to pójdzie do wędzarni i zanim to zostanie uwędzone. I to jest normalny proces opisany, a tutaj ludzie panikują. Tak samo jak panikują, jak to zrobi na soli. O Matko Boską, chcę mordować ludzi. Nie chcę mordować ludzi, po prostu wie, co robi. I warto poczytać sobie takie książeczki. Ada! Z Kseną, proszę mnie nie sabotować. Dzięki Wam trzeci raz to nagrywam. Ale to ostatni raz, nie będę poprawiał. Każdy korzysta z ładnej pogody. Także warto poczytać książeczki, one nie są grube, a naprawdę mają wiedzę, która może pomóc co nieco zrozumieć niektórym osobom, a niektórym nie pomogą. No nic, tyle. Zapraszam Was serdecznie do naszej biblioteczki. A dla osób, które koniecznie potrzebują takiej konsultacji czy szybkiej pomocy, nagłej, to zapraszam do wykupienia sobie konsultacji ze mną. Również na stronie www.wędzarnicze.bractwo.ok można wykupić taką konsultację. Byłem zmuszony wprowadzić tę opłatę, dlatego że miałem bardzo dużo SMS-ów, telefonów na Messenger, takich o nagłą pomoc, bo coś się psuje w wędzarni, nagle się kisi, czy inne problemy, które wymagają natychmiastowej pomocy. I czasem byłem zeskakiwany po prostu w sytuacjach takich dziwnych, na przykład dziwnych, no nieprzyjemnych. Ludzie prosili mnie o nagłą pomoc, a ja, że nie mogłem po prostu odmówić im pomocy nikomu, to pomagałem. No i na przykład wchodząc pod górkę z wózkiem, bo ja z balkonikiem chodzę niestety, tak wyszło, deszcz pada, a ja tu opieram się łokciami, wiecie, pod górkę na balkoniku i odpisuję komuś, że na przykład wysłałem mu przepis wczoraj przecież. A on pisze, że on by musiał szukać to w Messengerze, a tam, nie wiem, no troszeczkę do góry pójść, bo niedużo, bo wysłałem mu przepis i się pożegnałem. I potem on na drugi dzień do mnie napisał z prośbą o nagłą pomoc, więc to nie wiem, ile to było linii do góry i na przykład tak to wyglądało, że ja prawie spóźniony do lekarza, pod górę w deszcz, opierając się na łokciach, na balkonikiem, musiałem odpisywać i podawać, powiedzmy, jeszcze raz przepis, bo imię to po prostu w którymś momencie trochę zdrażniło. I musiałem prowadzić takie coś, że po prostu osoby z pierdołami do mnie nie dzwoniły, bo im się nie chce poszukać na przykład we wczorajszej wiadomości czegoś. I miałem bardzo dużo czasami naraz takich prośb o pomoc. Bywało, że do 20 dziennie, do kilku naraz, 5-6 osób czasami naraz, szczególnie przed świętami, to potrafiłem mieć naprawdę urwanie głowy, dlatego że byłem chory, jestem chory, po lekach nie zawsze mam taką szybką reakcję, też miałem na łączu 5-6 osób w tym samym czasie,
bo im się nagle coś brało i robiło. I poświęca mi to bardzo dużą część czasu, w sumie dnia, pomaganie innym, więc doszedłem do wniosku, że przynajmniej jak żona jest na kawie i ja odpisuję wam, że coś tam musicie zrobić, bo wam się coś tam dzieje i szkoda, wiecie, tych mięsa za 50, 150, 200 funtów, żeby poszło do kosza, to po prostu to jest taka rekompensata, że ja za to mogę wziąć żonę na kawę na przykład. Przeprosiny, czy zabrać ją na kawę w zamian za to, że zamiast na przykład jej poświęcać czas, poświęcam wam. O, tak to bierze i wygląda. Nie każdy z tego musi skorzystać. Pamiętajcie, że na grupie, zadając pytanie na grupie, tam macie to wszystko za darmo, bo tam każdy, kto uzna, że ma czas, że chce go poświęcić i udzielić wam odpowiedzi, to wam tej odpowiedzi udzieli. I być może wy też komuś w zamian też udzielicie takiej odpowiedzi ogólnej, bo będziecie mieli czas, będzie się wam nudziło, będziecie czekali na przystanku, że możecie komuś odpisać i wtedy mu tą odpowiedź udzielicie. Ale w przypadku, kiedy ja jestem wyrywany do tablicy, wy czasami nie zaszczych sytuacjach, to tak nie powinno wyglądać, a że nie lubię mówić ludziom, bujajcie się, spadajcie, także odsyłam, żeby wykupili po prostu konsultację 15-minutową. W 15 minut naprawdę potrafię cały wsad ocalić, już tak by było. I osoby, które uznają, że na przykład te 10 funtów nie jest, ten wsad w środku, to wędzenie, to ich pytanie, to moja indywidualna pomoc w tym momencie dla nich nie jest warta 10 funtów i wolą sobie poszukać w Google, ułatwiają mi sprawę dlatego, że nie zabierają mi czasu i uczą się szukać w Google, a nie tylko pisać do mnie, nie traktować jako wyszukiwarkę, a osoby, które naprawdę potrzebują pomocy, to ja im wtedy pomogę i w zamian po prostu mam na tą kawę. No, tak to bierze i wygląda. Tak, no, to chyba tyle wyjaśnienia w tej kwestii. No, to tyle. Trzymajcie się i jak ja to zawsze mówię, jak ktoś do mnie napisze, że dowody wdzięczności, to lubimy przyjmować, ale najbardziej to na konto. No, to tyle. Trzymajcie się ciepło, życzę wam wspaniałej wiosny, słonecznej, jak dzisiaj. I mam nadzieję, że to się kuźdę nagrało.